bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj o, tak jak wspomniałem, o szczubak mongolski, czy też, jak kto woli, myszoszkoczek mongolski. Krótko też o wyglądzie, tak powiemy. A więc zaczynamy. Myszoszkoczek mongolski, zostajmy przy tym nazwie, ma oczy duże i ciemne, uszy krótkie, sierść też krótko, na głowie znajduje się duży, na głowie znajdują się duże wąsy czuciowe. Barwa ciała jasno-brązowa, przeplatana czarnym włosami. Włosy u postawy szare, brzuch jest biały. Kończyny krótkie, z czarnymi pazurami. Dosyć są nawet, powiem, że są nawet dosyć ostre. Ogon długi, pokryty sierścią, ale co ciekawe, w ogonie są normalnie, są jakieś kości ogonowe, które są normalnie, można, jest połączone z kręgosłupem. Tryb życia w naturalnych środowiskach to półwyspy, stepy i inne obszary trawiaste na terenie otwartych i górskich dolinach. Żyją na terenach gleby gliniastej lub piaszczystej. Unika gór. Obszary, na które występuje, charakteryzuje się trudne, ekstremalne warunki. Suma rocznie opadów jest bardzo niska, a temperatura w zimie spada do minus 40 Celsjusza, a lecie sięga nawet do 50 Celsjuszy, oczywiście na plusie. Prowadzi dzienny tryb życia, dzienny i też dzienny. Tryb życia, że szczytami przypadają o świcie i zmierzchu, gatunek towarzyski żyjący w grupach rodzinnych licząc od 2 do 20 osobników. Buduje nory w miękkich glebach w pobliżu roślinności do 60 metrów poniżej poziomu gruntu. Nora posiada jeden bądź dwie komory ze zmagazynowanym żywności. Gniazdo wyścielone jest roślinami, zwierzę naturalne wrogami są ptaki drapieżne oraz węże. Na status zagrożenia najmniejsze troszki kategorii CL na liściach i UCN odżywianiem. Szczubak mongolski, czy też potocznie nazywany myszoszkoczek, jest roślinożerny, żywiący się zielonymi częściami roślin, owocami oraz nasionami, ale z warunków trudnych dostępnych żywi się praktycznie, jest wszystkożerny. Podobnie jak szczury, czy też myszy i podobnie. Rozwiązanie. Szczubak mongolski to zwierzę przeważnie monogamiczne. W ciągu roku może przystąpać trzy razy do rozrodu. Rozród odbywa się między lutym a październikiem.
Runa u samicy trwa od 4 do 6 dni, czyli standardowo, tak jak u każdego gryzonia, bo większość tak właśnie tak mają. Ciąża trwa trochę dłużej, bo aż od 19 do 30 dni. Samica rodzi wtedy od 1 do 12 młodych, ale średnia to jest 4, maksymalnie 7. Małe rodzą się ślepe, nagie, czyli praktycznie jak u każdego gryzonia. Jest. Co miesiąc młode karmione przez miesiąc są karmione mlekiem matki. Dojrzałość płciową osiągają drugim a trzecim miesiącem życia, a naturze żyją od 3 do 4 lat, w niewoli nawet do 72 lat. Ja mam ogółem dwa suwak mongolskie. Więc i są to dwa samce. Dwa samce. Moment. Left. Dobra, za chwilę wam pokażę jednego, wezmę na rękę. Jak pokazują w wielu forach internetowych, że zamieszkują pustynne. Ale tak naprawdę oni są bardziej półpustynne niż całkowicie pustynne, bo wiadomo, gdzie znajdą pożywienie roślinności, wiadomo, tam gdzie trochę coś rośnie, zielonizny i na pokarmy też, tak? A więc za chwilę już wracam ze moim nowym nabytkiem, może nie ulubiącym, ale nowym nabytkiem. Chwilę poczekajcie. No. I właśnie jestem. To właśnie jest suwak mongolski. Nie mogę go puścić za bardzo, bo jest po prostu bardzo mocne skoczki są. Tak na chwilę wam obrócę i tak wyglądają we w moim terrarium amatorskim. Proszę. Tak wyglądają, ale po prostu strasznie lubią się zakopywać w tym sianku, sianko z trucinami. Żywią się, ja im daję mieszankę miksera dla gryzoni oraz wiadomo gałązki owocowe, dokładnie jabłka, jabłoni, czy tam jabłka, no i inne tam warzywka, tak, które nie zabierają cukru, bo
po prostu też są, nie są, nie lubią po prostu cukru. No, to by było na tyle oczywiście, co do suwaków mongolskich, bo tak praktycznie się nazywają. W następnym filmiku już będzie o króliku miniaturce, który też posiadam u siebie w mojej domowej hodowli zwrótka. Właściwie może nie ja bardziej, tylko moja siostra prowadzi, hoduje właśnie królika miniaturkę. Ale też będzie o nim filmik. Ale to w następnym odcinku. A więc zapraszam oczywiście do oglądania. I już niebawem też się ukaże właśnie nowy odcinek o króliku miniaturce. Zapraszam do oglądania.